21 lipca rozpoczęły się zaczarowane wakacje, które dla dzieci z gminy Kęty zorganizowała Kęcka Biblioteka. Przez dwa tygodnie dzieci będą uczestniczyć w różnych grach i zabawach, a także będą poznawały proste sztuczki magiczne. Będą to warsztaty, podczas których dzieci mogą zostać czarodziejami, nauczą się sztuczek magicznych w poniedziałki i w piątki. Będą też zajęcia plastyczne, będą stworzać komiksy, a w obie środy będą oglądać filmy. Dzisiaj zapoznamy się, poznamy swoje imiona na początek. Potem będzie łatwa sztuczka magiczna, którą można wykorzystać, nauczyć się bardzo szybko i pokazać swoim rodzicom w domu. Potem będą zajęcia plastyczne, wyczarować coś z niczego, będziemy robić ciary i różdżki, a na koniec będzie czytany fragment, jak się czarodzieja. Dwa tygodnie, jakie dzieci spędzą na wspólnej zabawie w kęskiej bibliotece, na pewno na długo pozostaną w ich pamięci. Można legalnie pobierać żwir z rzeki Soły, informuje Urząd Gminy w Kętach. Jest to możliwe po prawie 3,5-letniej batalii o pozwolenie. Dzięki staraniom burmistrza gminy Kęty, Tomasza Bonka, jesteśmy jedyną gminą w zlewni Soły i Skawy, gdzie można za darmo pobierać żwir z rzeki. Szanowni Państwo, chciałbym określić krótko zasady, czyli jeżeli dany mieszkaniec uznaje, że na nie wiem drogę, plac. Będzie mu potrzebny pospoła żwirowa, wtedy składa wniosek. Tu Wnioski są oczywiście na naszych stronach internetowych i można je nabyć także w urzędzie. Składa wniosek, oczywiście zostanie powołana w stosownym zarządzeniem odpowiednia komisja, która, która zbada zasadność wniosku tego mieszkańca. I wtedy, jeżeli decyzja jest pozytywna, takie mieszkanie dostaje zgodę od, od urzędu. Zostanie wyznaczony dzień, prawdopodobnie będzie to wtorek, w którym będziemy kumulować te wnioski, ponieważ będzie koparka, która wtedy będzie mogła, mogła załadowywać ten żwir dla mieszkańców. Pobór żwiru odbywać się będzie na wysokości grupy Kenty. Mieszkańcy, którzy złożą odpowiedni wniosek i uzyskają pozwolenie zobowiązani są do zapłaty za usługę koparką, która wydobędzie żwir oraz za jego transport, chyba że posiadają własny. 25 lipca na placu przed kęckim Domem Kultury odbyło się kino plenerowe pod tytułem Polskie Komedie Kiedyś i Dziś. Jako pierwszy wyświetlony został film z 1962 roku, Gangsterzy i Filantropii. Drugi to nowość polskiego kina Wkręceni w reżyserii Piotra Wereśniaka. Jestem tutaj, ponieważ namówiła mnie do tego moja dziewczyna. Kiedyś myśleliśmy o tym, żeby zajmować się takimi rzeczami jak kina plenerowe. No i się tak zdziwiliśmy, jak zobaczyliśmy plakat w okolicach. Szczerze mówiąc, usłyszałem tylko, że jest film wkręceni. O drugim filmie nic nie słyszałem, ale i tak przyszedłem. Wieczorny plenerowy seans cieszył się niemałym zainteresowaniem. 29 lipca przy ulicy klasztornej oddano do użytku nowy parking. Do budowy miejsc postojowych, które będą służyć mieszkańcom oraz gościom, użyto odzyskanej podczas remontu rynku kostki. Dzięki temu miejsce to zyskało wyjątkowy wygląd i charakter, idealnie wpisując się w przestrzeń miejską. Zadanie, które pojawiało się w planach od wielu, wielu miesięcy, pojawiło się w budżecie. To, co chyba najbardziej cieszy, to kształt tego parkingu. On nie jest szczególnie duży, bo na 20, około 25 samochodów, ale istotne jest to, że poprzez odzyskanie materiału, myślę o kostce e, zabytkowej, kostce z rynku, która wróciła na a, tak naprawdę na cały plan starego miasta, to to, to cieszy. Pomiędzy klasztorami Sióstr Zmartwychwstanek, Ojców Franciszkanów, klasztor 1 i drugi parking na pewno się przyda. Miejsce bardzo dobre i to co istotne, no to jest gotowe. Dzisiaj otwarcie nastąpiło, nie przecinaliśmy żadnej wstęgi, a wręcz przeciwnie zostały po prostu ściągnięte barierki, które zagradzały wjazd na parking. Zapraszam do korzystania z parkingu wszystkich gości i mieszkańców Kęt. Budowa parkingu ruszyła w maju, a jej koszt wyniósł 120 tysięcy złotych. Od dłuższego czasu w gminie Kęty trwają działania mające na celu ujednolicenie wszystkich ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Działania wsparła ogólnopolska akcja Karta Dużej Rodziny, o którą mogą się ubiegać rodzice minimum trójki dzieci. Od połowy czerwca już karty, także w gminie Kęty, są wydawane przez Wydział Świadczeń Rządu Gminy, a od dzisiaj wchodzi w życie program lokalny dotyczący usług i różnego typu zniżek, które będziemy oferować sukcesywnie dla rodzin wielodzietnych. Podnosimy. Od, od 1 listopada, czyli od następnego okresu zasiłkowego dodatek dla rodzin wielodzietnych. Już w tej chwili mogą takie rodziny, których urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, obiegać się o dodatkowe, tak zwane becikowe w wysokości 1000 zł oraz to, co już też funkcjonowało jakiś czas, ale w tej chwili włączamy to do programu, czyli częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za przedszkolę. Wnioski o kartę można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Sobieskiego 19. Z informacji będących w posiadaniu Urzędu Gminy Kęty wynika, iż liczba wniosków o wydanie kart dużej rodziny planowanych do przyjęcia w roku 2014 stanowi liczbę 1572, a na dzień dzisiejszy złożonych zostało 539 wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące karty dla rodzin wielodzietnych znajdują się na stronie www.kdr.kenty.pl. Na ulicy Szkotniej Prawej w Kętach pod Lesiu ruszają prace nad kanalizacją deszczową. 28 lipca podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą Przebudowa Drogi Gminnej nr 510069K Ulica Szkotnia Prawa w Kętach. Remont rozpoczęty parę lat temu zostanie dokończony. Kolejna, kolejna umowa podpisana podpisana w tym roku zgodnie z realizacją budżetu na rok 2014. Szkotnia, tak zwana Szkotnia Prawa. Ulica zostanie dokończona, ponieważ ona parę lat temu na pewnym przebiegu została zrobiona, prace zostały przerwane. Nie dokończono ulicy, więc tak naprawdę domykamy temat, aby mieszkańcy całej Szkotni Prawej mogli spokojnie funkcjonować, dojeżdżać do swoich domów. Prace rozpoczną się realnie myślę, że po 15 sierpnia, ponieważ w tej chwili będzie trwało przekazanie, przygotowanie placu budowy, ściągnięcie specjalnych materiałów, między innymi jest to kwestia studzienek, dlatego że będzie to droga z pełną podbudową, z odwodnieniem deszczowym, koszt realizacji całego zadania około 480 tysięcy brutto i cała droga ma być gotowa 26 września. Taki jest termin odbioru pracy. Koszt inwestycji to prawie pół miliona złotych, prace wykonywane będą na odcinku 365 metrów.